Whisper. Poznajesz mnie? Jestem Whisper i rozumiem cię. Whisper, Whisper. Co zrobisz dziś? Jestem Whisper, pomogę znów ci. Oczy zmruż, bo Whisper przychodzi już. Whisper, Whisper. Whisper, Whisper. Whisper, piękny koń. Uuu, pięknie. Misie lubią mieć uczesane futro. Kochany miś. Mogę spróbować w miejscu, którego nie uczesałaś? O! Jestem Whisper. Rozumiem, co mówicie. Jak się nazywacie? Jesteśmy Alfie i Boris. I mamy poważny problem z iskaniem futerek. Problem z iskaniem futerek? My, małpki, uwielbiamy iskanie. Przez cały dzień wyciągamy robaczki i wyglądamy przepięknie. Problem w tym, że nie znamy zwierzątek z futrem. Nasze paluszki nie mają pracy. I co my teraz zrobimy, Boris? Może Peggy? O, ale nie masz futra, tylko pióra. I to śliskie. A my szukamy futra. A może to jest futro? To moje włosy i to łaskocze. Może iskajcie siebie. Och, robimy to przez cały dzień. Jesteśmy piękne bez robaczków i uczesane. Dobrze, pomogę wam. Peggy czesze. Dzięki, Peggy. Zaraz wrócę. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przychodzi znów. Na las deszczowy! Witaj, Whisper! Hej! Iskajcie Ellingtona! Ellington jest miły, ale nie ma futra! To może... ta myszka! Mała. Już! O, raju! Nie o to chodzi. Chcemy znaleźć wielkie zwierzę, które można długo iskać i czesać. Już wiem! Zamknijcie oczy. Herbert, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Herbert, czy mnie słyszysz? Och, to Whisper. Nie patrzę. Whisper, ja cię słyszę. Witaj, Whisper. Chętnie pomogę. Coś pociągnę, podam pomocne kopyto. Niepotrzebne nam kopyto. Chcemy całego konia. To będzie jak nagroda. O, nagroda? Och, piękne futro. Będzie wyglądać wspaniale. Ale to nie jest futro. To włosie. Futro, włosie tylko czeka na nasze zwinne palce. Hej, chwila, chwila. To łaskocze. I co o nich myślisz? O palcach małpek? Hej. O, nigdy nie czułem nic takiego. Trochę w lewo, dobrze? Magia małpek. Och, nie ruszaj się, dopiero zaczęliśmy. Będziesz najpiękniejszy na świecie. Zaczynam czesać grzywę, dobrze? Piękne kwiaty. I pachną równie ładnie, Herbercie. O, tak, piękny zapach. Z tymi rzęsami to kawał dobrej roboty, Alfie. O, dziękuję. O. I zobacz, jakie ma kopyta. O, tak, nie mogę się już doczekać, aż pogalopuję po polach z tymi... O, zaczekajcie, po polach. Mam tam kolegów. Co powiedzą? Powiedzą, że wyglądasz pięknie. Tak, ale jestem koniem i mam dużo pracy. Ciężkiej pracy. Och, nie mogę być wystrojony.
Ostrożnie, to nasze arcydzieło. Muszę się tego jakoś pozbyć. O, na małpi ogon! Koniec pracy dla paluszków! I co my teraz zrobimy? Wasze zwinne palce mogą pomóc w inny sposób. Jak? Co się działo z Herbertem, kiedy go iskałyście? No tak! Hej, ho! Chwila! Zejdźcie, to łaskocze! Jak łaskocze, to potrząśnij grzywą! I żegnajcie, kwiatki! Och, i moje kopyta też są już normalne! To było zabawne! Łaskocze! Może to do tego stworzone są nasze paluszki? Tak! Możecie mnie łaskotać, kiedy tylko chcecie, małpki! Hej, hej! Może połaskoczmy jeszcze kogoś! Może połaskoczmy siebie! Po sprawie, Herbert! Hej, racja! Choć przecież nie zrobiłem zbyt wiele. Małpki są szczęśliwe i o to chodzi. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Znowu w domu. Spójrz, Peggy czesze. Ładnie, Peggy. Gili, gili, Whisper łaskocze. Hej, Whisper. Daj znać, kiedy Ralph wyjdzie z łazienki. Dobrze, tato. Ralph! Co? O! A nic. Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Jak masz na imię? Ted. Jeden ze słynnych braci Bobrów. Budowniczych Tam. Jej! A co to Tama? Cóż, to jak ściana w poprzek rzeki. Zatrzymuje wodę, żeby mieć własny basen do pływania. Całkiem sprytnie, Ted. I dlatego tu jestem. Nasza ostatnia Tama to katastrofa. O nie! Mogę wam pomóc? Chodź, zobaczymy! Oczy zmruż, Whisper z pomocą przychodzi znów. Na rwącą rzekę. Kto to? Wygląda tak samo jak ty. Mój brat Ed Bubr zbudował tamtą część Tamy, a ja tą. Czy tam powinna być taka dziura? Absolutnie nie. Części powinny się spotkać po środku. O, ale co się stało? To on! To na pewno nie ja! Twoja część jest za krótka, Ed! Moja? Ale to ty zbudowałeś za mało, Ted, nie ja! Powiedz mi to prosto w oczy! Z przyjemnością, Ted! Ted i Ed! Przestańcie! Jeśli się postaracie, to przecież połączycie te części! Nie! Ed zepsuł naszą Tamę? Niech Ed ją naprawi! Ed? O nie! To wina Teda, Ted naprawi! Chyba przyda nam się pomoc! Kef, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Kef, czy mnie słyszysz? Whisper? Whisper, ja cię słyszę. Moja deska, porażka. Kef! Na trzy, Ed! Raz, dwa, trzy! Al!
ale niezła jazda, chłopaki! Prawie było po mnie! Ktoś musi zatkać tę dziurę. Dlatego cię wezwałam, Kev. To jest Ted, a to Ed, Bobry. Wow! Budowniczowie tam! Nie przydam się wam. Pokłócili się. O, chłopaki, luzik! Jak możemy połączyć te dwa końce tamy? Ej, Whisper, przecież wiesz, że ja się wcale nie znam na tamach. O. Jejku, może gdybym miał pień do myślenia, to bym coś wymyślił. Pień do myślenia? Najlepiej myślę, gdy pływam. Leci! Dasz radę, Kev? Cóż, jest trochę większy niż zawsze. Ale, przecież ja jestem surferem. Kałabanga! Kev, jesteś cały? A spójrzcie na mnie! Niezła jazda! Ed, ty idź tam! A Ted, zostań tu. Tak? Dobrze. Złapiemy cię, Kev! Ratunku! Użyj ogona! Nic ci nie jest, Kev? Oj, wybacz, Whisper. Porażka. Nie przepraszaj. Spójrz! Połączyłeś te dwie części tamy. Bosko! To prawda, chłopaki! Ale to była jazda na pniu! Wyszła całkiem dobra tama. Och, dzięki, Whisper. Dzięki, Kev. Po sprawie. Na nas już czas, Kev. Oczy zmruż. Whisper z pomocą przyszła już. Pa, Whisper! Ralf! Łazienka jest wolna! Teraz ja. O. Za wolno, tato! Zupełnie jakby pływał tam na desce. Co się stało, Ralf? Mama powiedziała, że nie mogę grać na tablecie przez całą godzinę. Biedny Ralfik. Ralf, i to nieśmieszne. Tak bardzo chciałbym już zagrać. Zamiast myśleć o tablecie, powyglądaj przez okno. Co? Mam patrzeć na żyrafę w ogrodzie? Co powiedziałeś? Wybacz, muszę iść. Jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Witaj, Gertie. Whisper! A gdzie Otis? Dąsa się pod drzewem. Jeszcze nie był taki marudny. Zupełnie nie wiem, co robić. Może mogę pomóc. Oczy zmruż. Whisper z pomocą przychodzi znów. Gdzie jest Otis? Nie widzę go! Posłuchaj, znowu jęczy. No nie! Gorzej być nie może! Dramat! To wbrew naturze! Hej, Otis! Co się stało? O, wszystko! Uszkodził sobie skrzydło! I nie może latać, więc nie wie, co ma robić! Pa! Co mam robić, skoro nie mogę latać? Nadal możesz się przecież bawić. O, a niby jak to zrobić? Znam kogoś, kto na pewno wie jak. I nie lata. Peggy, czy mnie słyszysz?
przyjdź tu i pomóż. Peggy, czy mnie słyszysz? Whisper! Whisper, ja cię słyszę. Peggy! Whisper! Pingwinek się bawi? Ty ciągle się bawisz, ale najpierw musisz pocieszyć naszą Marudę. O, Marudę? O, a! Ma chore skrzydło i nie lata. O nie! Nuda, nuda, nuda! Pomożesz go rozweselić? Tak! Zamiast latać, może pływać. To kłopot, bo tu nie ma wody. Niech się ślizga na lodzie! Jest za gorąco na lód, Peggy. Nie ma lodu? Może jeśli wymyślisz zabawę na piasku, to pobawisz się z Otisem. Tak, pingwinek się bawi. Zabawa! Czy Otis polubi zabawę z Peggy? Przekonamy się. Skacz jak ja, Otis. To dość trudne. Ale fajnie! Śmiało, Otis, skacz! Jej! Ale Otis skacze! Otis, lubisz naszą zabawę? Tak, znaczy... O, jest niezła całkiem. To inna! Jej! Na brzuszek! Hej! Teraz ja! A, mogę spróbować! O! O tak! Ale to śmieszne! Najlepsza zabawa pingwinków! Ślizgawka! Whee! Ślizgawka! Tak! Gotowi? Raz, dwa, trzy! O, nie wiedziałem, że można się tak bawić nie latając. To była świetna zabawa. Prawda, że tak? Na brzuszek, wszyscy wraz. Pingwinek się bawi, jeszcze raz. O, to dobre, o tak. Otis się cieszy. Dziękuję, Whisper. I tobie, Peggy. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. Ile czasu już minęło, mamo? Zobaczmy. Całe 10 minut, Ralf. Tylko tyle? Pobaw się ze mną, Ralf, chodź! Naprawdę? Tak, teraz wszyscy skaczymy. Gdzie się nauczyłaś takiej zabawy, Whisper? Whisper, whisper. Juhu! Whisper, whisper. Oczy zmruż.